W zakładzie karnym jakie miałeś w ogóle warunki do treningu? No kiepskie, no faktycznie w ogóle nie miałem warunków. Mówię, jak przesiedziałem na tych rękach, to tam wszystko przykręcone, małe cele. No ale wszystko się robiło, żeby tylko trenować, prawda, cokolwiek. Robiłem treningi siłowe, pompki, nie pompki, przysiady, barki, stójki. No i jakoś to szło. Poruszałem się tam trochę, ale się ogólnie trochę zapuściłem, no bo nie było możliwości. Ale mówię, wszystko, jestem młody teraz. Czas, żeby wrócić do tego wszystkiego i kurwa, myślę, że to jest mój czas. Miałeś jakieś możliwości biegania, czy kondycja w ogóle została zaniedbana? Właśnie mówię, na tych rękach mieliśmy małe spacery, były 4 na 4 metry, no to tam pobiegać, to się w głowie kręciło. Tego bardziej robiłem podtargi, nie? Czyli no, podciągałem się na drążku. No. To takie było w większości z tych ćwiczeń. No i pompki jakieś, tak jak mówię. Teraz widziałem na siłowni sobie troszkę jeszcze poćwiczyłeś. Siły przybyło mimo wszystko po tych robieniu tysiącek pompek dziennie. No jest, siła poszła. No, tak jak mówię, po 150 to myślę wezmę na pewno. Wziąłem, no nie. A teraz, ale mówię, to jeszcze był okres takiego, jak wyszedłem od razu. Jak mówię, potrenowałbym to ze 160, myślę 170, nie no, 170 przesadziłem. Ale 160 bym wziął, jakbym poćwiczył regularnie już na siłowni. Przeszedł z tego. Jak ogólnie minęło ci te półtora roku? Dłużyło się? Czy trochę już minęło szybciej niż myślałeś? Znaczy ja to powiem tak, ja zależy jak człowiek do tego podejdzie. Ja podeszłem do tego plażowo i minęło wesoło. Miałem akurat fajną ekipę pod celą. Nie było żadnych zgrzytów, było wesoło i jak jest fajni ludzie w koło, no to czas mija fajnie, no nie. Nauczyłem się grać w szachy. Gram, teraz jestem ogólnie fanatykiem tej gry. Zacząłem czytać książki, same korzyści mówię. Potop. Jestem ogólnie Andrzej Kmicic. Tak, także dobrze wszystko wiesz. A jak się zmieniło twoje takie podejście i do boksu, i do życia, bo trochę miałeś czasu, żeby sobie przemyśleć wszystko? Mówię, boks teraz dla mnie jest najważniejszy. Nie było tak jak kiedyś, że tu próbowałem trochę i tam próbowałem. Mówię, tu się trochę pobić jako chuligan, a tutaj trochę poboksować. Teraz dla mnie to jest najważniejsze, boks. No i kurwa, moi przyjaciele, nie? Moi bracia. To jest dla mnie najważniejsze teraz. I rodzina. Z tego, co się dowiedzieliśmy niedawno w sumie, twoje zatrzymanie początkowo było planowane na dzień walki, a nie na dzień ważenia. Czy jakby tak faktycznie w dniu gali, jakbyś został zatrzymany, to mogłoby cię to zaboleć jeszcze bardziej? Myślę, że nie. Szczerze powiem i tak, w ogóle się tego nie spodziewałem. Myślałem, że jak już coś, to będzie po walce. W ogóle to szczerze nie ma co gdybać, było, minęło. Ja to przyjąłem trochę pocierpiały się, bo kurwa, jednak takie przygotowania, jakie przeżyłem do tej walki, jak się przygotowałem, jak się zmobilizowałem, żeby rozwalić tego Bartnika i wiem, żebym to zrobił. Nie chcę teraz być znowu taki zapyziały, że kurde, tu mogę mówić przed mikrofonem, ale wiem na co mnie wstać i wiem, co tam było po prostu, nie? Byłem tak przygotowany, tak zapierdałem do tej walki, no, ale kurwa, los chciał trochę inaczej. No. Czemu? Nie wiem. Jak wtedy zostałeś zatrzymany, wiedziałeś, że czekacie 18 miesięcy za kratkami, to jakie myśli ci towarzyszyły, że półtora roku zmarnowane? Znaczy na pewno zmarnowane pod względem boksu, ale pod względem życiowym myślę, że trochę zmądrzałem. A to przede wszystkim nie gram już na maszynach. To nie, że to jest chwila, bo jednak nawet jak idę, to tak mam obrzydzenie do tych maszyn. No i ogólnie życiowo docenia się wtedy przyjaciół swoich prawdziwych. Kurde, wszystko, dużo na to się składa rzeczy. Myślę, że to mi dobrze dało, że kurwa, teraz wiesz, najważniejszy boks i najważniejszy sport, kurwa, bo wiem, że mam talent, tylko kurwa mówię, przez najmniejszą głupotę można to wszystko stracić. No ja już kurwa miałem swój czas, który kurwa na przemyślenia, a teraz trzeba wziąć się do roboty i zapierdalać i pokazać właśnie tym wszystkim niedowiarkom, którzy zwątpili, że jednak kurwa jeszcze się liczę na tym ringu i będę się długo liczył. Tak kurwa myślę i tak wiem, że tak będzie, no i kurwa. Półtora roku temu twoim celem była walka z Wojciechem Bartnikiem. Wojtek przez ten czas zdążył zakończyć karierę. Stawiasz sobie teraz za cel jakieś inne nazwisko może, które chciałbyś gonić? Czy ja może nie chcę teraz mówić, kogo bym chciał gonić. Mam takiego jednego ananaska, ale to mówię, poczekam, zobaczymy jak to się wszystko ułoży, czy waga zbije, czy nie. Wiadomo, on jest trochę lżejszy. Wiadomo, o kogo chodzi, kto się tam interesuje boksem. Nie chcę też mówić tak na publicznie, bo to takie
po tym jak odsiedziałem, takie mi się to wydaje takie dziecinne, że tak wyzyska. Zobaczymy wszystko, jak to w ringu wyjdzie. Najpierw muszę wrócić do formy i zobaczymy, co tam będzie. Ale nawet jak zejdziesz do tych 105, to raczej nie będziecie chyba próbowali zbijać do cruiser. Nie, chyba nie. Ale zawsze jak tam już bardzo będzie mi zależało i temu Ananaskowi też, to moglibyśmy ustalić jakiś limit wagowy i się, kurde, zmierzyć, co nie? No.